Cóż, przynajmniej zaczynają się rozchodzić. Myślę, że możemy odłożyć sprzątanie do powrotu po przerwie. Powinniśmy w końcu wystawić ten zewnętrzny zbieracz owoców. Idealnie schłodzone w śniegu, a do tego zachowujące świeżość. Aha. Pomyśl, to takie jakbyśmy byli w środku, a lodówka na zewnątrz. Ogarniasz? Pewnie, dobra robota. Wiedziałem. Ciekawe, czy reszta wychodzi wcześniej, skoro droga jest już czysta. Ech, pewnie tak. Nie mogę uwierzyć, że przez wyzwania przyjęcie świąteczne odwlekło się aż tak bardzo. Ty też wracasz do domu wcześniej? Ta, czemu nie? Spędzam Wigilię z rodziną mojej siostry. Mieszkają niedaleko stąd. Z ich małym bachorem, co? Ta, ale wiesz, ich mały bachor dał mi lepszy prezent od twojego. Ej, ja przynajmniej spróbowałem podarować coś mojej partnerce. W przeciwieństwie do niektórych. Nie trafiłeś. Co to jest? To kreator dźwięków otoczenia. Odtwarza różne kojące tła dźwiękowe, takie jak plaże albo chór świerszczy. Sprawdź to. Brzmi jak coś, co mógłbym zrobić na telefonie. Ach tak? Urządzenie pozwala też nagrywać własne ścieżki dźwiękowe do słuchania. Wystarczy nacisnąć nagrywanie i już możesz stworzyć własne tło, przy którym będzie ci się świetnie pracować. I jeszcze raz, telefon. Wygląda na to, że żadne z nas nie jest specjalnie dobre w kupowaniu prezentów. Tam, i tak to biorę. Pewnie po prostu nagram roba dostającego owszan i będę sobie puszczać do poduszki. Pewnie, pewnie. W każdym razie, co z tobą? Masz jakieś plany? Cóż. Ohoho! Chodź tu, ty ogierze. He. O. Czy to wino? Czy też zrobiłeś się ostatnio strasznie przystojny? Moja droga, jestem trzeźwy jak świnia, ale i tak jesteś gorąca, aż parujesz. Kiedy spojrzałem w twoje oczy, poczułem się, jakbym słyszał delikatny szum oceanicznych fal. Ach ty niegrzeczna lisiczko! Gdyby nie moje plecy, po prostu podniósłbym cię i... No cześć. Hej. Hej. Pada śnieg. Rzeczywiście, pada. Co za niezbyt ciekawe spotkanie. Niezbyt spodziewane. No dobra, na dziś chyba wystarczy. Aha. No to idę. Tak, zrób. Dobra. To w takim razie Neil sobie tutaj chwilowo zostanie. Tak mi się wydaje. Do kogoż ty dzwoni? Halo? Kto dzwoni? Halo? Neil coś tak nie chciał odpowiadać za bardzo. Czyżby zrobił sobie taki po prostu głuchy telefon do kogoś? Dla żartów? Możliwe. Kto wie? Jedź do... Może do biur? O. Hej, Ewa. Hej, Eddie. Jak ta... O, nie, 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 drzwi!
Ups, mój błąd. No cóż, nic się nie stało. Hej, naciśniesz dla mnie przycisk? Po co? Przecież przed chwilą sam to zrobiłeś. Ta, ale winda pojawia się natychmiast za każdym razem, kiedy ty naciśniesz. Bzdura, po prostu mam farta. Nie bądź taka, po prostu naciśnij. Okej. Okay. Co do... Dzięki! Dobra. Magiczna magia gier. W każdym razie, chodźmy... O, mamy Rosalind. Nie, ja jestem Rosalind. Tutaj jest Roxy. Wszystko w porządku, Roxy? Och, hejka Ewa. Aha, czekam tylko na Roba. Jego samochód jest w naprawie, więc jedziemy razem. Hej Rob, gotowy? Jeszcze chwila! W każdym razie, co planujesz? Nic wielkiego. Jadę do domu, zjemy kolację z rodziną siostry. Zawsze jemy razem świąteczną kolację. Czekają na mnie. Wow, miło z ich strony. Na mnie na pewno nie poczekaliby z indykiem. Pewnie nie. A ty? Jakie masz plany? Cóż, później mam się spotkać z rodziną. Ale najpierw czeka mnie randka z kanapą i lodami. Złapię cały kubeł i będę wiosłować, a potem wiosłować jeszcze więcej. Brzmi jak niezła zabawa. Aha, aha. Okej. Chodźmy do naszego biura w takim razie. Zapewne coś tutaj zabiorę. Czyżby znowu dziennik? Tak. Cholercia znowu. Dlatego drzwi były otwarte. Lepiej zamknę je na klucz. Czy jest tu coś, co powinienem zabrać? Nie wygląda. A nie, tutaj mamy torbę. Więc skoro to już mamy, to myślę, że można opuszczać to miejsce. O, witaj, Rob. Jestem już gotowy, ale teraz to pani doktor Winters musiała czegoś zapomnieć. Gotowa? Prawie. No, nieźle wam to idzie. Może kiedyś w końcu pojedziecie tam, gdzie chcecie. No to teraz jedziemy do salonu, jak przypuszczam. To będzie to miejsce. Może tutaj znajdę jeszcze kogoś interesującego. Kim jesteś? A, Liza. Tak się cieszę, że wreszcie zrobimy sobie przerwę. Miło będzie spędzić trochę czasu z rodziną. Baw się dobrze, Lisa. Zasłużyłaś się na to. Wszyscy zasłużyli, zwłaszcza Wills i Tajma. Szczerze mówiąc, martwię się o nich. Tak? Pracują zbyt ciężko jak na swój wiek. Naprawdę nie sądzę, żebym była w stanie zająć się nimi, kiedy przyjdzie czas. A ty co ona powiesz? Kurczę, wiem, że mamy umowę z korporacją Herman, więc robią tej nocy za nas, ale i tak źle się z tym czuję. Są w końcu naszą konkurencją. Ale to jeden z niewielu sposobów na zdobycie odrobiny wolnego czasu w tej pracy. Poza tym, my zrobimy dla nich to samo, więc lepiej niech się starają. Okej. Jakieś konkurencje, ciekawe. Inni ludzie, którzy spełniają życzenia. Więc no cóż. Jedziemy w takim razie do holu. I chyba tutaj będziemy mogli opuścić już to miejsce. O, witajcie. Ewa, jeśli chodzi o... Hej, nie przejmuj się tym. Nie, dziewczyno, nie rozumiesz. Widzisz, czasem kiedy mężczyzna kocha kobietę... Ech, zamknij się ty. Okej. To w takim razie ja też. O, cześć Nil. Wychodzisz? Nadal tu jesteś? Aha, i zostaję na noc. Zaraz co? Wszyscy jadą do domu? Cóż mogę powiedzieć?
takim już jestem ciężko pracującym Samarytaninem, lecę! Nil? Bob. Mam na imię Robert. Rob. Tak czy inaczej, baw się dobrze u siostry. Poważnie chcesz zostać tu sam w trakcie jedynej przerwy, jaką mamy od miesięcy? Aha. Cała ta rezydencja tylko dla mnie? Jak najbardziej! No dobrze. Hej, jeśli chcesz... nieważne. No dobrze, Nil sobie zostanie w całej rezydencji tylko dla siebie. No nieźle. A Ewa oczywiście rusza do swojej siostry. Tracy. Twoje zapewne siostra tutaj teraz dzwoni. Ewa? Hej Tracy, właśnie do ciebie jadę. A co tutaj Nil kombinuje? On na pewno coś kombinuje, coś planuje. A co ty tutaj skrywasz? Jakie sekrety masz w tej skrzyni? Co to takiego? I tak, jest tam. Zostaję tam całkiem sam, ale to przecież wasze święta. No tak, nie wiem, co wykombinował. Kochanie, powinnaś go zaprosić na kolację. Co? Nie bądź śmieszna. Za bardzo się tym przejmujesz, głuptasie. Nie chodzi mi o nic więcej, tak tylko dla dobrych stosunków między współpracownikami, rozumiesz? Znam tego gościa, nie będzie chciał przyjechać. W każdym razie, zacznij grzać jedzenie, dobrze? Będę tam za kilka chwil. Okej, kochanie, do zobaczenia. Ewa, co to było? Idź, ci nie jest, kochanie? Co się dzieje? Jesteś tam, Ewa? Co? Ewa? Słyszysz mnie? Tak, niedługo tam będę. Okej, kochanie, do zobaczenia. A to było dosyć dziwne. Może coś Nil zrobił? Nie wiem. W każdym razie coś on tutaj kombinuje. Tylko co takiego? No dalej. Do 30 razy sztuka. To jest hełm? Co on tutaj... I chwila prawdy. Wykryto nieprawidłowości w obwodzie. Główne zasilanie odłączone. Co do... Jak to w ogóle? Lepiej zejdę do piwnicy i zresetuję generator, zanim ktoś zauważy. No, nikogo tutaj nie ma, więc nie ma problemu, tylko co to za masz? To jest ta masz... Co to jest? To nie jest ta maszyna od wspomnień, to jest coś innego. Przynajmniej winda działa na zasilaniu awaryjnym. Do piwnicy dotrę przez hol. Dobra.
To nie tak, Nil, że ktoś to zobaczy, chyba. Chyba, że ktoś tutaj jest. Ale lepiej zamknąć drzwi, masz rację. Hall, tam miało być przejście do tego generatora, który mamy zresetować. Więc dobra. Tutaj? Całkiem przyjemna winda. Tak na ruch działa. Jeśli wchodzę, jedzie. Okej, to to. Jak na firmę zajmującą się nowoczesną technologią, zasilanie mamy dość zawodne. Załadowano profil dostępu doktor New Woods. Zalogowano o 19:47. W porządku, załadujemy cię na początek. Statut zasilania trwa, ponowne uruchomienie. A teraz sprawdźmy, co ci się stało. Wygląda to prawie tak, jakby ktoś odciął zasilanie ręcznie. Może jednak ktoś tutaj jest? Wczytywanie rejestru operacji. Co takiego zauważyłeś? Nie rozumiem. To musi być pomyłka. Na pewno jakiś błąd w systemie. Słyszałem kroki. Kto tu jest? Okej. Okej, no to tym będziemy sobie walczyć z kimkolwiek tutaj jest. Orzesz ty. Kto? Wiesz, drzwi były zamknięte. Orzesz ty. Tu jest. Zasilanie przywrócone. To tylko Ewa. Dobra, nie ma się czego bać. Mogę otworzyć pudełko, tato? Mogę? Zapytaj ciocię Ewę. To nie nasze. Jak tam ręcznik, kochanie? Pomaga, dzięki. Co jest z tobą nie tak? Nikt nie będzie okładał mojej siostry miotłą. Jeju, to był wypadek, w porządku? Twoja twarz to wypadek. Chodzisz tak po prostu po budynku całymi dniami wymachując miotłą? Słuchaj, wszedłem w tryb bestii, a ona nagle pojawiła się w moim terytorium. Nie moja wina, że urodziłem się z tak niewiarygodnie szybkim refleksem. Po co w ogóle tu przyjechaliście? Jeszcze pytasz? Kto siedzi samotnie w biurze podczas świątecznej przerwy? To był jej pomysł. Pewnie, że tak. Nie pozwolę, żeby partner mojej siostry dąsał się całkiem sam w taką noc. Nie dąs... Zamknij się i słuchaj. Ewa zaprosiła paru starych znajomych, więc wszyscy spędzamy razem miły wieczór. A ty będziesz się cieszył każdą jego chwilą. Wow, przypominasz mi pewną osobę. Okej, więc mamy... No to będziemy mieli tutaj malutkie, świąteczne przyjęcie, na to wygląda. On najpierw z tobą. Kurczę, Neil, dopiero co przyjechaliśmy, a już zdążyłeś wkurzyć Tracy? Ryzyko zawodowe, zdarza się. Ta, bardzo niebezpieczne miejsce, wolę sobie nie wyobrażać, co zrobiłbyś z mopem. Niestety, nie mam uprawnień do używania mopa. Nie dziwię się. Hej, co jest w pudełku? W sumie to sami nie wiemy. Co? Właśnie. Jak się tu zastanowić, te same pudełka leżały tu też w tamtym roku. No więc, możemy je otworzyć? Nie wiem, do kogo należą. Czyli tak po prostu leżą? Aha,
Dokładnie tak, leżą. Nie ogarniam. I ja też nie. Okej. Może porozmawiajmy sobie z Tracy? No już, już, kochanie. Nie jest znowu aż tak źle. Co mówiłaś? Dlaczego on nadal tu jest? Siosio. Nie możemy porozmawiać. Hej, przykro mi z powodu twojej twarzy. Nie odzywaj się do mnie. To był miękki koniec miotły, jeju. Jak się zastanowić, powinienem zażądać zapłaty za masaż twarzy. Odejdź. No, jeszcze się tam pogodzicie, na pewno. Coś tak czuję. Ale może na razie chodźmy do... O, a ty co tu rob... O, siema. Myślałem, że pojechałaś do domu. Ja też. Aha. Też tak myślałam. Ale kiedy obżerałam się szczęśliwie, leżąc na kanapie, zadzwoniła do mnie Ewa i poprosiła o podwózkę. Co? Przecież ona już tu jest. He? Tommy! Cześć! Co do... I Sara. Cześć, wujku Neil! Kiedy ostatnio was widziałem, nazywaliście mnie kupogłowym. To był Timmy. On jest złośliwy. Mehehehe. Wow. Wyrośnie na niezłą gadzinę. Przepraszam, Lili. Dawno się nie widzieliśmy, Neil. Aha. Ewa wywlekła was prosto z ukochanego domu, co? Och, miło jest czasem kogoś odwiedzić. Dzieciaki i tak nudziły się w domu. Bla, bla, bla. Pogadajmy może w środku. Pewnie zaczęli kolację bez nas. O tak, muszę się przywitać. Nie. Idziemy do biura. Neil sam tam rusza, nie muszę nic robić. Okej. Sporo osób sprowadziła tutaj Ewa. Ale właśnie. Hej, widział ktoś Nila? Wpadliśmy na niego w korytarzu, ale nie przeszedł tu z nami. Wydaje mi się, że pojechał na dół. Na dół? Czyli nie pojechał do swoich biur. Pojechał na dół. Do holu? Zobaczmy. Nila tutaj nie ma. Ale co my tutaj mamy? Załadowano system dostępu. Dr. Ewa Rosalin. Przetrwanie rejestr operacji. Okej. Okay. 19:39. Awaryjne manualne wyłączenie wykonane przez doktora Nila Wattsa. Na. Manualny reset wykonany przez doktora Nila Wattsa. Dziwne. Po co wyłączył zasilanie, a potem sam uruchomił je ponownie? A więc to zobaczył tutaj Neil. On sam to wyłączył? To jest dosyć dziwne. Coś tu jest nie tak. Zdecydowanie. Tutaj wyjść mogę, dobra? Może tutaj go znajdę. Na zewnątrz. Ano jest, dzwoni. Halo? Z kim rozmawiam? Kto tam? Synu? To ty, Nil? O, Nil nie chce rozmawiać ze swoim ojcem. Próbuję do niego zadzwonić, ale nie może. Dlaczego z nim nie porozmawiasz? Coś ci zrobili? Nie, nie chodzi o nich. Więc dlaczego? Czemu wróciłaś? Mówiłam ci już, to był pomysł mojej siostry. Mogłaś się powstrzymać.
Co? Posłuchaj, dzięki, że wróciłaś i sprowadziłaś ich wszystkich, ale po prostu nie rób więcej takich rzeczy. Jakich rzeczy? Dokąd się wybierasz? Do domu. Mam parę spraw do załatwienia. Co jest z tobą do diabła, nie tak? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ale na miłość ananasów, wyluzuj się. Ci wszyscy ludzie przyjechali tu po to, by spędzić z tobą wieczór. Kiedy ostatni raz jadłeś się z kimś kolację? Moja siostra zabrała swoją rodzinę, żeby dotrzymać ci towarzystwa. Przyjechała nawet Lili z dzieciakami. Pamiętasz ich chyba, prawda? Zrobiłeś nawet tę głupią grę na podstawie sprawy Johnego. Co będziesz robił po powrocie do domu? Jadł w samotności mrożoną pizzę? Po prostu daj sobie spokój ten jeden raz, jeju. W każdym razie nie zamierzam stać tu na mrozie, rzucając w ciebie słowami. Rób co chcesz, ja wracam do środka. Pamiętaj tylko, że na górze czeka na ciebie krzesło, bez względu na to, czy przyjdziesz, czy nie. Czy Nil przyjdzie? Tego chyba się nie dowiemy. A jednak przyjdzie. Widać to tutaj, że jednak dotarł. Czyli spędzi sobie święta. Z dosyć przyjemnymi osobami. O, dziobak! A więc tymi i Salo sobie przygarnęli dziobaka. I nawet całkiem nieźle się tutaj razem bawią. Na. No ale tak. Spędzajcie święta z najbliższymi osobami. Najlepiej z rodziną, chociaż wiadomo, nie każdy ma taką możliwość, ale zawsze są inne osoby, z którymi można spędzać święta, jak w tym przypadku. I to wszystko teraz sobie nagrywają. Jednak jest tutaj dosyć spora tajemnica. Dosyć wielka tajemnica. To, co chciał zrobić Neil, jednego powstrzymano. Ciekawe, czy to jeszcze jest prawdą. Nie wiem, jaki jest los tej osoby, bo ta gra już dosyć dawno była stworzona. Będzie trzeba nieco się o tym dowiedzieć. I co? Co? Nie było tak źle, prawda? Wszyscy dobrze się bawili. Tak, chyba tak. Hej, możecie. What? Ej, możecie mnie podrzucić? Neil powiedział, że jest mu dziś potrzebny samochód. Pewnie, kochanie. Chodźmy do domu. What? Kto? Co to było? Kto tam siedział? What? What?